Hejka kochani, witam was dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać naklejki i karty z Biedronki piłkarskie. Tak jest. Dumni z naszych, wiecie dobrze, że za zakupy w Biedronce można otrzymać właśnie takie karty i naklejki. Dzisiaj wam pokażemy, jakie mamy. Słuchajcie, będziemy razem z wami kolekcjonować. A jak skończymy już kolekcjonować, bardzo chętnie wam oddamy te, które wam brakuje. Zaczynamy! Oczywiście już teraz, które karty czy naklejki nam się powtórzą, już będą do oddania. Słuchajcie kochani, pamiętajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli chcecie, żeby wam wysłać do innego miasta, miejscowości, kto płaci za przesyłkę? Wy! Tak jest. Słuchajcie kochani, otwieramy. Co najpierw? Karty czy saszetki? Nie pomyślałam, że najpierw tego czy... A, karty czy naklejki. Dobra, to zaczynamy naklejek. Mamy 11 saszetek z kartami, 7 z naklejkami. Zaczynamy kochani, trzymajcie kciuki. Pierwsza saszetka z naklejkami, co nam przyniesie? Na pewno wiecie, kto to jest. Stępiński, Mariusz, Mariusz Stępiński, mamy naklejkę z nim. Numer 13, kto dalej? Mamy połówkę karty, zobaczcie, tu będzie druga połówka, czekamy na naszą drugą. Teraz kolejna karta. Piłkarz numer 20. Piłkarz numer 20, zobaczcie, błyszcząca karta. Kolejna saszetka. Przypominam, że w każdej saszetce są trzy karty. Czekamy, czy nam się jakieś powtórzą, czy skompletujemy. No, Nelusiu, co my tam mamy, kochanie? Jeszcze nie wiem. Jak naklejki numer 94. To jest do albumu, kochani, i my również przykleimy z wami na waszych oczach do albumu. Na razie kompletujemy naklejki. Znowu mamy fajną, błyszczącą, nasza drużyna, widzimy Lewandowskiego. Szczerze wam powiem, że ja to tylko rozpoznaję ze trzech piłkarzy. Tutaj mamy naszego trenera kadry polskiej i numer 13, czyli pan Mariusz. Kolejna saszetka. Zobaczcie nasze naklejeczki. Powtórzyło nam się... I już mamy pierwszą do oddania. Słuchajcie, pierwszą połówkę mamy do oddania. To jest, słuchajcie, karta numer 5, naklejka. Oczywiście, jeżeli komuś brakuje, kto pierwszy, ten lepszy. Odbiór osobisty w Warszawie. Wysyłka na wasz koszt. Pierwsza karta to jest Cionek. Piłkarz z numerem 4, karta numer 37. Kolejna karta, słuchajcie, to jest karta 53. Kochani, kolejna saszetka się już otwiera. I tu mamy chyba, słuchajcie, tak jest, mamy połówkę do naszej karty. Słuchajcie, super. Przyjrzyjcie się razem z nami. Druga, lewa część jest do oddania. Co tam dalej mamy? Zobaczcie. 15. Glik, Kamil Glik, 15. I Jakub Błaszczykowski, numer 16. Tak, mamy piąteczkę i 11. Tak jest, słuchajcie, mamy zdjęcie dwóch naszych piłkarzy, karta numer 18. No oczywiście Jakub Błaszczykowski i... 19, a karta numer 74. Słuchajcie, już się nam troszeczkę robi, będzie naprawdę dużo pracy przy przeklejaniu do albumów, ale oczywiście zrobimy to razem z wami. Mamy kolejną połówkę do tego. Czyli mamy, słuchajcie, cały zestaw takich kart do całkowitego oddania. Kto pierwszy, ten lepszy. Karta numer 70 przedstawia też wielką walkę o piłkę na naszym boisku. I karta numer 49. Słuchajcie kochani, piękne karty, wspaniałe. Będziemy mieli cudowny album kolekcjonerski z naszymi piłkarzami. Dziwne, no bo tylko mamy na razie jednego Lewandowskiego na jednej naklejce. A tak, Nela bardzo czeka na Lewandowskiego, ale myślę, że zaraz się posypią Lewandowscy. Tutaj mamy kartę też świecącą z piłkarzem numer 2, a karta numer 35. Kolejna karta to
piłkarz numer 19, a karta numer 73. 72 karta. I 72 karta, nasz piłkarz. No to kochani, teraz już wszystkie naklejki poszły. Zaczynamy otwierać nasze karty. W pierwszej saszetce mamy Maciej Rybuś, piłkarz z numerem 13. Tu mamy cały jego opis, umiejętności, strzały, szybkość, doświadczenie. 75 kg, w 89 się urodził. Nasza pierwsza karta. Kolejna karta natomiast, słuchajcie, Łukasz, kochani. Łukasz Tedorczyk. Tak jest, Łukasz Tedorczyk. Czy jest lepszy? No, można powiedzieć, że w niektórych na pewno. Siódemeczka. I kolejna nasza karta, słuchajcie, to jest Arkadiusz Milik. Arkadiusz Milik. Słuchajcie, czy uda nam się zebrać 11 kart niepowtórzonych? Tutaj mamy Kamil Grosicki. Kochani, Kamil Grosicki. Cudownych czterech naszych piłkarzy już jest u nas. 16 Jakub Błaszczykowski. Tak jest, słuchajcie, mamy też Jakuba Błaszczykowskiego, numer 16. Proszę bardzo. Kto następny? Kto następny? Czwóreczka. To jest oczywiście Cionek. Cionek też trafia do naszej drużyny. 20. Słuchajcie, na razie odpukać nic nam się nie powtórzyło. Łukasz Piszczek. Łukasz Piszczek też trafia do naszej drużyny. 19. Słuchajcie, kto gra z 19? No oczywiście Piotr Zieliński. Piotr Zieliński to jest nasza 19. Grzegorz 10. Tak, Grzegorz Krychowiak z numerem 10 startuje Grzegorz Krychowiak. Słuchajcie, 9 kart już, żadna się na szczęście nie powtórzyła. No i mamy powtórzoną, słuchajcie, Łukasz Teodorczyk. Gdzie on tu był? Bo był, jest, słuchajcie, Łukasz Teodorczyk jest do oddania. Pazdan! O, słuchajcie, tak, Pazdan. Nela ma trochę sentymentu do tego piłkarza, bardzo lubi łyse głowy. Słuchajcie, powtórza nam się tylko jedna karta, Łukasz Teodorczyk. Ona jest oczywiście Wam do oddania, całkowicie za darmo. Odbiór osobisty w Warszawie po wcześniejszym umówieniu się. Zostawcie adres mailowy w komentarzach. Jeżeli chcecie, żeby Wam wysłać, to wysyłamy na Wasz... Kasz. Tak jest, kochani, słuchajcie, napiszcie nam koniecznie w komentarzach, jak typujecie tegoroczne mistrzostwa, który z piłkarzy jest waszym ulubionym i dlaczego. Koniecznie czekamy na wasze komentarze, bardzo chętnie porozmawiamy z wami na ten temat. Pozdrawiamy was gorąco.